Stawka netto za metr sześcienny wody w Jeleniej Górze będzie wynosić w tym roku łącznie 10 zł 68 groszy. Stawki za odbiór wody są więc utrzymywane na tym samym poziomie od 2 lat, mimo wzrostu niektórych kosztów, związanych m.in. z pobieraniem wody dla celów komunalnych. Zmiany dotyczyć będą jedynie podmiotów gospodarczych. Dla gospodarstw domowych za zużycie metra wody i zużycie metra ścieku stawki zostają na tym samym poziomie, co w 2012 roku. I rzeczywiście, i to jest jakby powiedziała pierwsza, część mojej odpowiedzi. Natomiast dla drugiej grupy taryfowej, bo w Jeleniej Górze mamy dwie grupy taryfowe, następuje niewielki wzrost cen. W przypadku wody o 70 groszy za metr, w przypadku ścieków o około 80 groszy za metr. Ta druga grupa stanowi około 25% naszych odbiorców. Nowy cennik podyktowany jest podwyżką cen opłat za śmieci, która czeka mieszkańców od połowy roku. I choć zaproponowane przez miasto i wodnik ceny są efektem zysku spółki, jaki w ostatnim roku udało jej się wygospodarować, to nie wszyscy radni patrzą na uchwałę pobłażliwym okiem. Wzrośnie opłata abonamentowa zarówno dla osób fizycznych, jak i dla podmiotów gospodarczych, a przy okazji jest znacząca podwyżka dla podmiotów gospodarczych, czyli dla tego segmentu funkcjonowania rynku, który właśnie powinien w dzisiejszych czasach być chroniony, a idziemy właśnie dokładnie w drugą stronę, więc jakby podejście prezydenta do zagadnień rozwoju gospodarczego miasta jest dla nas zupełnie zrozumiałe. Jak zapowiada prezes spółki Wodnik, w ciągu 2 najbliższych lat w sieć wodociągową i kanalizacyjną ma być zaopatrzone całe miasto. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi podczas sesji, Jelenia Góra jest jednym z samorządów, gdzie taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do najniższych. Jednak są osoby do tego nieprzekonane. Uważam, że woda, opłaty za wodę, za ścieki w Jeleniej Górze są bardzo duże i będę absolutnie przeciwny. Ludziom się żyje coraz gorzej. Wszystkie media, wszystko idzie w górę. To, co się dzieje, jeśli chodzi o podwyżki różnych mediów i nie tylko, to musimy wziąć pod uwagę, żeby jednak tym ludziom coś ulżyć. Uchwała miała być poddana pod głosowanie miejskich radnych, jednak przewidujący to punkt został zdjęty z porządku obrad.